Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku NeuroFreaky. Mamy oczywiście drugi sezon i odcinek numer? 5, pięć, pięć, pięć. Chyba tak, czekaj chwilę, raz, dwa, trzy, cztery, piąteczka. Tak, piąty odcinek, drugi sezon i dzisiaj rozmawiamy o oddychaniu w kontekście dzbaningu, czyli nie bądź zbanem, zacznij oddychać. I oczywiście witają Was Wasi ulubieni terapeuci, Patryk Sobotka, Maciek Duczyński. Także miło Was uh, widzieć. To znaczy, w sumie Wam jest miło widzieć albo słyszeć nas. Tak? Miło, tak, że z nami ten? jesteście. Już ee, chciałbym powiedzieć, że 15 tydzień, ale myśmy też taką przerwę. Czyli nawet Dłużej, Duży, znaczy nawet dłużej się widzimy. Mhm. A, cieszymy się, że podobają Wam się nasze wywody i widzę, że temat jakby słowo dzban się przyjęło, mhm. bo gdzieś na komentarzach pojawia jakby słowo no dban, Nawet dbaning, ostatnio, ostatnio, i ostatnio, jak, jak tak teraz dalej. byliśmy na, na szkoleniu w Katowicach z Krzychem. Mhm. To co chwilę były takie tematy, ktoś mówi, kurczę, tutaj sobie trochę przydzbaniłem, sprawdź mi zadaniowość. Przykładnie. przykład, <śmiech> <Jest> <śmiech> Więc ja super. po prostu widzę, że to, to się rozprzestrzenia. Super. Dzisiaj temat jest moim zdaniem mega ciekawy, super ważny i kiedyś myślałem, że po prostu to jest bubel. Ta, ja, no się, ja się przyznaję po prostu, że kiedyś treningu oddechowego w ogóle nie doceniałem i powiedzmy miałem takie podejście. Na przykład byłem studentem fizjoterapii i sobie tak myślę... Fajnie, tak jakby nikt oddychać nie umiał, no nie? Tak, mnie się to tak totalnie kojarzyło, że to trening oddechowy to jest taka zapchaj dziura, taka na kardiologię, o. że jak po prostu nikt tak myślisz sobie, co z tym pacjentem porobić, on siedzi na tym łóżku i tak, no może pomachać rękami, ale to, to ci nie starczy na 15 minut, nie? to niech sobie pooddycha. Tak, jak dla mnie kiedyś on był e, równorzędny po prostu z e, kręceniem nadgarstkami. Wiesz o co chodzi, bo <grystanie grystanie> tak, 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 ćwiczenia kręcisz nadgarstki, mm -hmm. kręcisz stopami i wdech, tak, tak kręcisz wdech. bez sensu. Tak, tak. I oddychasz bez sensu też. I oddychasz tak, też bez sensu. Mm -hmm. Dokładnie, ale później okazało się, że, że jak że to tak byłem mocne. na różnych szkoleniach, wiesz co? wydaje mi się, że pierwszą mm -hmm. osobą, która w ogóle jakby otworzyła mi trochę jakby, jakby głowę na to, że oddech jest Ważne, znaczy ja wiedziałem, że jest ważny, bo wiesz, jak nie oddychasz, to nie żyjesz, no nie wiem, no jakby tak. jest istotność, ale otworzyła mi, że po prostu są na przykład specjaliści na świecie, którzy zajmują się po prostu leczeniem poprzez oddech. I to osobucha był Julian Rock, to był um, ten koleś od specjalista mm -hmm, od masaży mm -hmm. polniezyjskich, od, dokładnie od Lomilominui tak. I mówię, kurde, mega ciekawe, a tutaj Julian miał swoje doświadczenie, tam wiesz, w masażu siedział, kurde, pewnie ze 40 lat i mówię, o, on też fajne rzeczy mówił. Bardzo. Nie wiem, czy ogląda takie rzeczy, czy słucha neurofików. Może jak słucha, to tam pozdrawiam serdecznie Juliana. I mówię, może by się tym zainteresować. I tak gdzieś powoli coś tam do mnie docierało. Później, jakby 5 lat temu, wylądowałam na kursie u Składowskiego Radka i tam też ten temat dechu się pojawiał. I też właśnie padła kolejna informacja, że przecież są na świecie ludzie, którzy mm -hmm. specjalizują się w terapii poprzez oddech. W Polsce okay. to jest w ogóle niepopularne, więc. No, raczej, raczej nie. Ja też w sumie z tym się spotkałem, oczywiście, poza, poza radkiem, więc oczywiście też pozdrawiamy. To spotkałem się z tym na kursie terapii czaszkowo krzyżowej mm -hmm. no, O tym mówił John Page, a może u nich to jest bardziej popularne. I w ogóle, jakby tam w całej koncepcji ten oddech jest taki dosyć ważny, no bo to też jest no, takim mocnym markerem i naszego układu autonomicznego, o czym tak. pewnie będziemy dzisiaj sobie sporo mówić. Um, no i jakby przez niego mamy wpływ bardzo duży na, na nasze ciało, więc tam jakby dla niego to było takie dosyć oczywiste, dla nas to było trochę wow. Więc jestem pewien, że akurat nas nie słucha ani nie ogląda, niemniej jednak pozdrawiam. Tak, a to był taki już leciwy instruktor, no nie? Tak, jest na emeryturze, już nawet teraz nie uczy. Żyje? Tak, z tego co wiem to tak. Okay. No bo pytam kiedyś. Zdjęcie właśnie widziałem. Bo to kończycie o ten człowiek, który uczywa pledżerzy, tak? Tak. Instytut. Tak, tak. A okej. Okay. A no już widziałem jakieś zdjęcia kilka temu, już był taki naprawdę, mm -hmm. już miał swoje lata. No, więc to jest mega ważne, ale zakładam, że w Stanach to było popularniejsze wcześniej. No teraz ten oddech tak naprawdę, myślę, że jakieś 3 lata temu, 4 lata temu tak dość mocno to ewoluowało, bo pojawiły się książki stricte o tym i gdzieś tam ten oddech wszedł, gdzieś tam powiedzmy na. Mm, na scenę, mm -hmm. a w treningu, w takim treningu wyczynowym, ale w treningu siłowym też, mm -hmm. ale właśnie dużo się mówi w kontekście jakby wspomagania układu autonomicznego, wspomagania układu odpornościowego, więc dzięki takim osobom, na przykład, jak Wim Hof, mm -hmm. który bardzo mocno. A gdzieś tam e, chce popularyzować ten oddech. I ja, jakby, ja ćwiczę sobie jak metodę Wimachowa, pewnie za chwilę też o niej powiemy. Natomiast jest kilka rzeczy, które mi się tam do końca nie podoba. Ale na przykład jest taka książka, którą się tak naprawdę internet terapeutyczno-trenerski jarał przez ostatnie dwa lata, czyli na przykład Przewaga Tylnowa. Jaki jest, e, kurde, nie pamiętam autora tej książki, bo tam jest ta metoda Butlejko, no nie? Butlejki. Butlejki, Butlejki. Butlejki hmm. bo bardzo e, mocno tam propagowana. No mam gdzieś na końcu... Hmm. No nieważne, ale no, no, Przewaga Tlenowa, tak. Przewaga mhm. tak? Bardzo, bardzo fajna książka. Ja tam dobrnęłem teraz chyba do jakiejś a, jednej trzeciej, bo mnie bardziej interesowały nie stricte nawet jakby ćwiczenia, jak to wygląda, tylko cała ta fizjologia, tak? To tego ja ci mogę bez bicia przyznać, że właśnie przeczytałem tą jedną trzecią. Jedną trzecią. No to, no to ja, <noise> może znajdziesz ja, tam zakładkę. A, wiesz to w takim razie jeszcze może albo ją wyciągnę <noise> albo nie do niej jeszcze, no nie? okay. a, Więc ja też tą książkę, z tego, że to nie jest jakby powieść, <noise> więc czytam no. sobie tak, wiesz, wyryw tak, tutaj tak. ten rozdział, tutaj ten rozdział, co na co miałem specjalnie ochotę. No pewnie sobie tam doczytam, bo, bo kilka, kilka rzeczy było rzeczywiście dość, dość interesujących. No i się okazuje, że ten oddech jest taki bardzo mocno niedoceniany, ale jak ktoś w ten temat wchodzi, to się okazuje, że jak rzeczywiście do tego treningu podchodzisz starannie, bo wiesz, jakie korzyści może ci dać. Więc może zacznijmy sobie od tego. Może w takim razie zrobimy sobie taką kontynuację mhm. w związku z odcinkiem wcześniejszym, który dotyczył medytacji, treningu uważności i tam już pojawiała się informacja o oddychaniu, że ten oddech może spowodować, że wyciszysz się troszeczkę, będziesz się jakby w, w, zrelaksujesz, powiedzmy, nakieruj, nakierujesz swoją uważność na ten oddech, co spowoduje, że tak naprawdę ograniczysz ilość bodźców, za co twój mózg ci bardzo mocno tutaj podziękuje, tak? Mm -hmm. A, więc może zacznijmy sobie od, od korzyści. A, ty robisz trening oddechowy? Robię. Masz jakiś specjalny jakby sposób jakby <laughs> co, na to? akurat mój trening oddechowy jest bardzo prosty, bo um... Ja staram się przynajmniej u siebie, nie? bo wiem, że to można indywidualnie dobierać pod, przede wszystkim pod, pod swoje potrzeby i pod swój e, stan. I ja akurat trening oddechowy sobie łączę z taką e, terapią wizeralną, którą też robię sobie sam. Okej, czyli po prostu ja mam w jednym brzuszna, czasie tak e, rozpracowuję sobie. trzewna ścienna i tak dalej. No dokładnie, nie? Tam plus kilka, plus kilka innych miejsc. E, I w tym samym czasie właśnie wrzucam sobie ten trening oddechowy właściwie z dwóch, z dwóch powodów. Raz, dzięki temu już oddziałuję na układ autonomiczny i ten trening oddechowy akurat u siebie robię tak, żeby go maksymalnie starać się przesterować na tą część przywspółczulną. Mm -hmm. Bo to akurat tej pracy trzewnej bardzo mocno pomaga, mm -hmm. żeby ona była skuteczniejsza. Ja jest, praca trzewna też działa właśnie, przesterowuje cię na pracę przywspółczulną plus oddech, więc myślę, że Aha. to taki jest bardzo fajny bodziec. No generalnie tak, nie I no wiadomo, że nim jesteśmy mocniej pobudzeni przed tym więcej krwi trafia do naszych mhm. trzewi i pobudza to perystaltykę, więc dla chociażby jakby samej regeneracji też po tym, co, co sobie tam w brzuchu pogrzebiemy, to, to jest fajne. I pozwala mi też trochę zaoszczędzić czasu. No bo ja tutaj sobie staram się to, żeby to było. Ta moja praca na moim własnym brzuchu jest taka niemalże też medytacyjna. Mhm. A ja wtedy skupiam się tylko na tym. Mhm. Jestem sobie tylko tutaj. Mhm. Staram się tylko zebrać swoje odczucia z ciała, plus ten oddech, żeby był akurat taki, a nie inny. Więc staram się, żeby on był. to chyba wspominałem o tym nawet w ostatnim odcinku, żeby był stosunkowo krótki wdech i później długi, spokojny wydech z pauzą. I później sobie jakby ten cykl. Powtarzam, staram się go obserwować, więc całkiem sporo takich doznań z tego płynie. No, nie wiem, kilka do kilkunastu minut mi to mniej więcej zajmuje taka jedna sesja. Okej. Okay. i powiedz mi jeszcze, ty robisz to codziennie? Akurat z tą pracą trzebną nie codziennie, ale staram się ten oddech wplatać też do medytacji, więc wtedy w sumie okay. oddychanko jest właściwie codziennie. Dobra, A rano raczej. A akurat różnie. Ok. Czasami rano, ale zdarza się, że jakoś po prostu mi to wyleci z głowy i wtedy mm -hmm. wieczorem jeszcze sobie też popracuję. Tak, bo um, w moim przypadku tak, jest tak, że ja praktycznie robię zawsze to rano. Czasami są takie dni, ale to dość rzadko, że po prostu randomowo poświęcam czas. Mm -hmm. Jak nie wiem, na przykład są jakieś wyjazdy szkoleniowe, to często na przykład po szkoleniu sobie gdzieś tam położę się i zrobię sobie mhm. takie treningi, wtedy on trwa bardzo długo, a z rana to jest właśnie taka: mhm. a staram się około 15, 10, 20, od 10 do 20 minut myślę, że okay, to jest. Ale to myślę, to, że też Twój trening oddechowy się może trochę od mojego różni Tak, różnić. bardzo, Więc bardzo. Może też dlatego ta poranna pora akurat Tobie bardziej pasuje, bo e, u mnie jakby. Mm, też ja akurat częściej wybieram do tego, o czym mówiłem przed chwilą, tą porę wieczorną, bo staram się jeszcze wyciszyć przed snem. Mm -hmm. Z kolei rano to jestem taki w ogóle wychillowany i raczej mi się wtedy po prostu tego też nie chce za bardzo okay. robić. Więc raczej staram się gdzieś tam pomału rozkręcić. I, i, I dopiero gdzieś tam w tych późniejszych poradnie akurat. Tak, tak, no tak. Wspomniałeś, wierzę. bo a rzeczywiście mój trening oddechowy, ja ostatnio a od kilku miesięcy robię sobie trening właśnie troszeczkę inspirowany Wimem Hofem. Jest trochę różnic, bo jako mhm. tam terapeuta, no sobie tam kilka, kilka ciekawych wątków, bo mi się troszeczkę rzeczy nie podobało ale rzeczywiście z racji tego, że on ma taki charakter dość mocno pobudzający, no to najczęściej robię go sobie po takim mini rozruchu. Jakbym taki fajną już zauważyłem, że jeżeli uda mi się zrobić taki poranny protokół, nazwijmy to, czyli wstaję, szklaneczka wody i po prostu taki, jak to w podstawówce, rozruszanie stawu, wiesz, główka, barki, bioderka, mm -hmm. po prostu, żeby się, to, jak to się ładnie mówi, naoliwić sobie trochę stawy, a później właśnie sobie siadam albo kładę się i robię sobie taki trening właśnie inspirowany Wimem i zakładam, że dużo osób, które to słucha, no to prawdopodobnie spotkało się z tą, tym ciekawym Holendrem, mhm. który promuje dość mocno właśnie pracę oddechową, on bardzo mocno jest znany z tego, że promuje jakby morsowanie i medytacje, które jakby wspólnie mają… Z Pozwolić, że zapanujemy troszeczkę nad układem odpornościowym. Mhm. I rzeczywiście e, tam było robione dużo badań, które stwierdziły na początku, że jakby wim to potrafi, i że prawdopodobnie jest jakąś anomalię genetyczną. A potem okazało się, że wcale nie, bo dużo osób, które zaczęły z tym ćwiczyć, to nie jest w stanie przez tydzień. E, poprawić ich możliwości regeneracyjne, ich kontrolę nad dokładnie autonomicznym, przez co, jakby nie wiem, szybciej się leczą, wychodzą z strasznie dziwnych i trudnych chorób, co jest mhm. mega fajne, bo tam były osoby, które miały, wiesz, chorobę Leśniewskiego, krona. No tak. A, no gdzieś tam raczej... rzs i rzeczywiście mhm. poprzez jakby trening właśnie z Wimem, który raczej trwał a długo, no bo to są poważne dosyć chorobowe, no to wychodziby na prosto. Więc, mhm. więc to jest fajne. Cię tak, zazwyczaj medycyna nie daje jakichś specjalnie szans nie, na, nie. na wyzdrowienie. Nie, nie. On jest właśnie też taki troszeczkę już skrajny, bo ma super efekty, jakby nie ma tutaj jakby wątpliwości żadnych, natomiast taka, taka pewność siebie, że spoko. Może rzeczywiście tak jest. Może po prostu chodzi o to, że im masz większy problem, to musisz więcej czasu na no to poświęcić, tygodni, miesięcy, mm -hmm. może czasami nawet lat, a zwarte tego, że mało kto to robi, no to jakby nie dowiadujemy się, tak? No bo myślę, że... Osoby, które nawet mają poważne związki chorobowe, gdybyś im zaproponował, że spoko, to jest jakby do ogarnięcia, tylko muszą zrobić to, 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 i godzinę dziennie poświęcić na, na przykład taki trening medytacyjno oddechowo i codziennie rano po prostu sobie się nie działo, to siedzieć w zimnej wodzie, to zakładam, że się mało osób na to mhm. zdecydowało, pomimo tego, że no jakby na równi pochyłej schodzą, wiesz, po prostu no, do inwalidztwa no tak. tak naprawdę. No tak. Tak, więc myślę, że dużo osób może tej choroby do czegoś potrzebować, więc jak się pojawia światełko no. w tunelu, to to no. nie jest dobry pomysł, tak, żeby tak. iść w tą stronę, nie? Może jak osoby nacuchają to jakby może to wydawać się dla nich dziwne, że przecież każdy chce wyzdrowieć, wcale nie? No nie, wcale tak nie. Myślę, wcale... że tak. Jak się kilka lat popracuje no. z ludźmi nad ich zdrowiem, to no. to się później okazuje, że że to nie jest nie, reguła. Nie. Nie? Dokładnie tak, więc te choroby też z jakiegoś powodu są. tak? Niektórzy po prostu potrzebują takiego mocnego bodźca, żeby coś zmienić mhm. i albo zmieniają, albo po prostu tak naprawdę nie dopuszczają tych bodźców do siebie, i się okazuje, że gdzieś cały czas tkwią w tym bagnie związanym z chorobą, więc to jest ogólnie tutaj dla psychoterapeutów, psychologów niezły do zgryzienia. Natomiast wracając do tego Wima, no to ja sobie tak oddycham. A przez kilka miesięcy. Co ciekawe, jak ostatnio ktoś mnie zapytał, jakby jak długo znam tę metodę, jak praktykuję, to nie byłem specjalnie w stanie powiedzieć, bo pamiętam, że zainspirowała mnie nią Benita z treningu naturalnego. Mhm. Rzuciła coś takiego, podychaliśmy, spodobał mi się, bo się okazało, że wiesz w momencie, kiedy miałem dość mocny spadek energetyczny w ciągu dnia, a, czyli mhm. wiesz, niski pułap kortyzolu i tak dalej, no to zrobiliśmy sobie taki trening, ja począłem mówię, wow, ale power. I go tak po prostu, można powiedzieć brzydko, od czapy stosowałem od czasu do czasu. Ale już tak od lutego to siedzę w tym bardzo, mhm. bardzo, mocno. Nie chcę mówić, że codziennie, bo jakby to bym skłamał prawdopodobnie, ale mhm. z 20, 20 dni 20 w tym miesiącu zaraz się i serdecznie polecam. I co ciekawe, jak ja korzystam sobie z tej apki i jak wrzucam sobie na Instagrama, że sobie oddycham, to oczywiście połowa osób, co to jest, więc ja mówię i bardzo fajne informacje zwrotne bo na przykład po tygodniu, po dwóch, że ludzie zaczynają sobie oddychać. Ale też no co tak, mi tutaj... fajne, że ktoś odleciał. Generalnie no, trzeba. Y, trzeba sobie dać szansę, tak. bo to też y, jak ze wszystkim ważne jest w treningu oddechowym jak w każdym innym treningu nie raczej y, pojawiają się jakieś pierwsze efekty, bo pojawia się po takim treningu ja też akurat tego y, trening ten Wim Hofa y, Miałem do niego podejście, mm -hmm. ale akurat y, wydaje mi się, że nie jest dobry na ten moment. Akurat u mnie mm -hmm. teraz, więc go sobie odpuściłem, pewnie do niego wrócę. Um, I on daje to od razu taką euforię, nie? Zrobisz tak. go, i po tym czujesz niesamowitą moc i tak dalej. I to Wiesz, to, znaczy, y, to już jest ten się... efekt tu teraz. Mm -hmm. I on jest fajny, ale tak jak ze wszystkim, trzeba sobie dać y, trochę czasu. Tak. I trzeba sobie też jakby zapewnić to, że, y, że jest jakaś powtarzalność tego. Mm -hmm. Bo tak no samo jak idziemy na to... siłownię i się spodziewamy po prostu, że dojdzie do metamorfozy, to raczej też nie naraz. Ale no. też masz euforię, z często podobnym treningu od razu, no nie? Dokładnie. nie? Więc tu jest dość podobnie, no bo jest to jakby nie patrzeć, to trening. Mm -hmm. Natomiast jakby. E, jak Jesteście osobami, które jakby nie wiedzą, o czym mówimy specjalnie, co po prostu poszukacie, jak wpiszecie sobie po w Wim Hof, to w internecie znajdziecie niewiarygodną ilość informacji po prostu, bo on jest znany od, od, od wielu lat na całym świecie i tych możliwości oddechowych znajdzie się sporo. Natomiast jakby chodzi o to. To też jest jakby ciekawe, zauważyłem, że osoby, które nie lubią za bardzo wychodzić ze strefy komfortu, to i jakby mhm. nie podoba mi się ten trening. No tak. tam się okazuje tak, że sobie tam robimy sobie takich 30 oddechów, spokojnych, tu co ja wprowadziłem to oddechamy sobie noskiem. Za chwilę też możemy powiedzieć dlaczego, jakby, bo tam akurat jest główne hasło e, tej metody to jest. E, Brief motherfucker. <laughs> więc Aha. to jakby nie ma specjalnej filozofii, po prostu oddychaj, a, a myślę, że jakby ma to znaczenie, takie niuanse oddechowe są, więc ja sobie oddycham noskiem, staram się oddychać tym torem przeponowym, mhm. robię sobie tych 30-40 sesji oddechowych i jak sobie robimy tą sesję oddechową, już po 40 razie wydychamy powietrze i jest pauza. I sobie tak tkwimy na bezdechu. I to jakby moje jakby najciekawsze medytacyjne jakby rozkminy to właśnie było na tym, że wiesz, jesteś w takiej fazie jakby Jesteś jakby świadom, nie oddychasz, jesteś taki między jawą a snem. Tam mm -hmm. po prostu gdzieś wyrwany, po prostu wiesz, jakby w, z kontekstu. I tak sobie, wiesz, jakby dryfujesz, no nie? Nowe. I jakby fajne rzeczy. Na początku, jeszcze jak wchodziłem w ten trening, to mi się to bardzo podobało. Teraz trochę już tak nie ma, że wiesz, twarz ci mrowieje, mm -hmm. w ogóle klatka ci się mrowieje, rąk nóg nie czujesz. Takie tak, tak, tak. mega ciekawe odczucia. Ciekawe, aczkolwiek no ja też przyznam, że ten trening dla mnie był mało przyjemny. Okej, okay. mi to taki... się podobało właśnie. Y znaczy on mi, się, on mi się podobał, jak go skończyłem. Okay, <laughs> jakby już po tej sesji no. czułem, że naprawdę było warto i tak. super, i że ja go na pewno no. zrobię jeszcze jutro i pojutrze i tak dalej. Jakby tutaj ta motywacja się utrzymywała. Ale jakby sam ten proces, zwłaszcza tego oddychania, był strasznie męczący. Mhm. Bardziej już lubiłem tą przerwę, gdzie zostajesz tak. na bezdechu. To ona była super. <laughs> Ale ten moment, kiedy tam trzeba było naprawdę intensywnie oddychać, no, to... A to wiesz, to, to też tak potem jest, można trochę go modyfikować no nie, nie, bo możesz, jest jakby dużo możliwości, w zależności też, to jest ciekawe, bo jak się w tą metodę, to się okazuje, że możesz bardziej zastymulować część współczulną, na przykład, bo tam mocno, dynamicznie, szybko oddychasz i masz przerwę na bezdechu, możesz robić się bardziej metodą, jakby aktywować tą część przywspółczulną, czyli oddychasz właśnie bardzo spokojnie mhm. i oddychasz na pełnym wdechu, na dużym rozprężeniu klatki piersiowej, no i takich sesji robi się trzy i jest bardzo fajnie, Szczególnie polecam, jak ktoś tam później wchodzi sobie dalej i już jest taka piąta minuta na bezdechu. jest super, super odczucia, są. naprawdę serdecznie mm -hmm. polecam. I potem ci się tak wydaje, że ten oddech nie jest do niczego niepotrzebny, a później jakby nie zdajesz sobie tego sprawy, że kurde, jakby bardzo mocno zaczynasz jakby eksplorować te płuca. Że jak wcześniej wiesz oddychałeś na takim niskim pułapie, bo jest nowym, to później jest ten oddech taki. Mm -hmm. Fajnie się czujesz taki cały czas bardzo mocno dotleniony. Co oczywiście sprzyja, tak, czy lepszym efektom treningowym, czy lepszej koncentracji, ale co jest ciekawe, ten oddech u ciebie jest taki wyraźny, jak sobie tak ćwiczysz, z drugiej strony on się robi spokojniejszy. Mhm. I zauważyłem też, bo jakby jest dużo metod, na przykład podejrzewam, że jakby ten autor, właśnie metod przewagi tlenowej spotkał się z wim to by za bardzo nie doszli do wspólnych wniosków, bo tam jest jakby te no, metody się dość mocno wykluczają. Z, tak, no, się. Wykluczają się tak naprawdę, bo tam jest jakby oczywiście WIM jakby, jakby propaguje On idzie mocno w hiperwentylację. W hiperwentylację. gdzie z kolei właśnie ta metoda butejki jest nie, taka, nie. że. Broń Boże. Wręcz mam wrażenie po, po lekturze tej przewagi tlenowej że tam za hiperwentylację to wręcz otrzymujesz karę. <głosy> tak. <głosy> Były takie zalecenia, gdzie tam właśnie po nawet jakimś ziewnięciu czy takim westchnięciu to w ogóle powinieneś zrobić pauzę i, i wyrównać ten, te, te proporcje tlenu i dwutlenku węgla w płucach i tak dalej, bo to inaczej to grozi jakimiś poważnymi konsekwencjami, co też tak myślę, no okej, okay, ja, ja wiem, że to jest ważne, aczkolwiek... Też miałem takie mieszane uczucia co do, co tak, do tego. Ale nie? dwa podejścia myślę, że warto znać. Natomiast tak. co jest ciekawe, wydaje mi się, że jakby docelowo dochodzisz do tego samego momentu, że jednak ten Twój oddech jest fajny, że masz mhm. nad nim kontrolę, że przepona że zaczyna pracować ok że ten oddech jest spokojniejszy i lepiej sobie radzisz, na przykład ze stresem, bo to też jest bardzo, bardzo istotny ten oddech, może na fajnie pomóc. Więc jakby, z, z, jakby, polecamy wam bardzo mocno właśnie książki przewagę te nowe i właśnie metodę Hofa, bo są dość mocno skrajne. Jednocześnie no, warto wybrać się dla siebie i gdzieś tam ten trening oddechowy wpasować. I tak jak to już usłyszeliście, tak, że on może mieć możliwości właśnie aktywacji części przyspółczonej, mm -hmm. więc może jak ktoś jest bardzo mocno pobudzony, czyli 98% społeczeństwa, no to, tak. to może się wyciszać. A może jak z rana potrzebujecie troszeczkę więcej powera, no to można też właśnie sobie ten oddech. A, Chyba aktywować. coś powinniśmy jeszcze powiedzieć o takich jeszcze bardziej takich przyziemnych korzyściach z tego oddychania. Tak, bo my tak a... mówimy trochę, wiesz, o górnym dzieł autonom, tak, 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 tak. kiedy się wyciszać, kiedy się tam pobudzać. Myślę, że dużo osób tak może powiedzieć, no spoko, ale ja to w ogóle ani się chyba nie muszę pobudzać, ani się nie muszę wyciszać to, i w to sumie co z tym zrobić. Nie? Może, wiesz co, powiemy teraz, ja myślę, że to będzie argument, który trafia do większości. Słuchajcie, my jako terapeuci jak badamy pacjentów, a to super często wychodzi, że ludzie mają dysfunkcyjny brzuch. Hmm. Nie działa prawidłowo, tak? To jest jakby jedna rzecz. I oczywiście, jak macie problem z mięśniami brzucha, to macie problem często z kręgosłupem lędźwiowym, z miednicą, z rządami trzywnymi. I się okazuje, że jak ktoś prawidłowo oddycha, to oddychając normalnie na co dzień, a oddychamy 12 razy na minutę 20 tysięcy możemy... na dobę 20 tysięcy razy na dobę i się okazuje, że my przetorowujemy i aktywujemy sobie mięśnie brzucha, przez co ten brzuch jest silniejszy, mhm. mamy lepszą stabilizację, on jest wydolniejszy, nie mamy problemów. Jednocześnie może sobie w... częściowo trochę wyrzeźbić brzuch, oddychając dobrze, mhm. a dwa, może tak naprawdę pozbyć się problemów lędźwiowo to jest o, w, w ogóle nie. rakieta, no nie? Mm -hmm. I tylko tak naprawdę dużo nie zmieniasz, bo na początku uczysz się oddychać prawidłowo, a później, jak już się nauczyłeś, to ten program, jak mi się ostatnio spodobał taki tekst typu program się wgrał, apka się wgrała i ona z automatu się odpala, no nie? Mm -hmm. I oddychasz a, tak. sobie spokojnie, Wyrawiaj więc kurde, bo... dla sobie. mnie, no jakby, no super argument na tego, żeby po prostu zainteresować się terminem oddechowym. Więc to mhm. jest na pewno jedno, czyli dobra, mamy tak. Dobra, lecimy sobie w takim razie z plusami, bo to jakby punktowanie podobne jest na topie i jakby dobra. Punktujesz... jak jest. mamy silniejszy brzuch. Mamy mniej problemów trzewnych, jeśli tak. takie mamy, czyli faktycznie wzdęcia, zaparcia, etc. Ja, jak ktoś mi się w kategoriach dobra, właśnie chodzi. gdzieś tam kontroli pełnej nad kontroli swoim ciałem, to możemy zyskać kontrolę nad układem odpornościowym i autonomicznym częściowo. Tak, w ogóle jak myślimy o, o czy kontroli bez kontroli oddechu, to to w ogóle nie, nie ma sensu. Nie, 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 to właśnie tym oddechem możemy tak naprawdę zrobić duże rzeczy, tak? Możemy nawet trochę a, zmienić kurde, jakby podejście do mhm. aktualnej sytuacji, do funkcjonowania, więc no, to przez oddech mamy. To jest, oddech jest takim wytrychem do naszego układu nerwowego. Co jest ciekawe. Zgadza się. No. Tak, bo to jest właśnie fajna, fajna rzecz, że on po części jest autonomiczny. Bo, jak nie myślimy o oddychaniu, to nadal oddychamy, nikt się jeszcze z tego powodu nie udusił, ale druga jest sprawa taka, że my mamy na niego świadomy wpływ gdzie tak. już powiedzmy wytrenowanie sobie tego, żeby świadomie yy zwiększać albo obniżać swoje tętno, to myślę, że jest dużo trudniejsze. Jest, jest to skomplikowane, ale przez oddech można to częściowo uzyskać. Tak, nie? ale gdybym tak chciał bezpośrednio, że tak sobie skupiam się, tak myślę, a teraz moje serce zwalnia czy coś, bez kontroli oddechu, nie. to nie mam żadnego pojęcia, jak to a, zrobić. Oddech Może i a, zimno. Zimno też możesz, jakby wykorzystać go do tego, żeby mm -hmm. troszeczkę jakby wpłynąć na pracę serducha. A to choćby. tak, no to, to ja myślę, że jakby takimi bodźcami zewnętrznymi, to jesteśmy w stanie tak. sobie tam faktycznie e, tutaj sporo, tak. sporo porobić. No dobra, tak. to Ale byś jakby mnisi e, z e, kaszczurą <suszynny> widzieli. Kontrola serca, sercem, luz, Patch. Patrz, <grym> patrz <grym> jestem na bezdechu i jadę. Teraz. Tak. 140 uderzeń. Tak, po ja jestem później. dalej na bezdechu, dalej na 30 bezdechu. <laughs> nie, to nie jest problem. Więc dużo to jest osób być możliwe, tak. Natomiast jakby są osoby na świecie, które jakby uczą się tego tak. i potrafią to zrobić. Ale jak was to jara, to zacznijcie od oddechu. Bo jest po prostu myślę, że prościej. Tak, dokładnie. <laughs> Więc to już, to już na pewno może być daje fajnie. wymierne korzyści. E, osoby aktywne fizycznie mhm. na pewno do, docenią to, że, że warto Bardzo to robić. Ja tutaj też się no, no też muszę się jakby przyznać do tego, że długo tak myślałem, no dobra, no tam no, na treningu trzeba oddychać, no bo ten oddech jest taki, że jak się zmęczysz, no to więcej oddychasz, nie? Mhm. E, I no to można byłoby mniej więcej to do tego sprowadzić i później się okazuje, że przy takich rzeczach jak no nie wiem, podnoszenie ciężarów które jest dosyć szybkie. Czasami robisz jedno powtórzenie, nie? Co, co nie zajmuje jakoś nie wiadomo, ile czasu to nie jest maraton. Yy, I się okazuje, że sposób w jaki oddychasz, robi ogromną różnicę, bo można yy, po prostu znacznie cięższe graty podnosić. Tak, tak. Mino Ale To, to też praktycznie... trener zwrócił uwagę. Już taki byłem prawie mhm. z siebie dumny. On akurat nie, nie lubił zostawiać jeńców, więc jak. Yy, Coś tam było jeszcze do, do szlifowania, to, to musiał mi to wytknąć. Już raz byłem taki z siebie taki mega zadowolony, że tutaj po prostu łokcie trzymam tak jak trzeba, kolana jak trzeba, po prostu brzuch napięty, wszystko idealnie. Ja już z siebie taki zadowolony mówię, no jak on. No fajnie, ale jakbyś jeszcze oddychał, to może na taką trójkę by było, nie? Tak, elegancko. Tak, to takie osoby są potrzebne. Tak, tak, zwłaszcza mi. więc jak yy, poprawiliśmy ten oddech? I to była jedyna rzecz, którą poprawiliśmy. To się nagle okazało, że na ten kijek można dużo więcej wrzucić. Tak, jest, jest to istotne i zobacz, jakby trening siłowy, jakby już możesz uzyskać dużo lepsze wyniki, tak, duże większe możliwości regeneracyjne po mhm. treningu możesz tak naprawdę mieć w sytuacji kiedy ten trening oddechowy wplatasz gdzieś w swoje sesje treningowe, ale jak już mówimy na przykład o treningach wytrzymałościowych sportach wytrzymałościowych, mhm. no to tak naprawdę to jest No to bez, bez oddychania no koniec. Tam, nie? Jakby praktykowała technika oddychania w biegach, w, w rowerze. E, musimy teraz przypomnieć, ja mam z mega słabą pamięć do imion nasi kursanci z poznania kolarzy. E, Tomek? No. Chyba Tomek, chyba z Ostomkim rozmawiałem. Tak. E, to, e, z Tomkiem H. Tome, z Tomkiem, <laughs> chyba wydaje mi się, że to był Tomek H. E, teraz. E, pozdrawiam Tomek H. Z poznania kolarza tutaj. E, to mm, była taka sytuacja, że on mówi, że bardzo duży Progres, albo to była inna osoba z poznania, pamiętam, ale dobra, niech będzie Tomek, że on bardzo mocno poprawił swoje wyniki kolarskie. Miał taki super przeskok w jeździe na rowerze i gdzieś w, w treningach, w sytuacji, kiedy przydał książkę, jakby przewaga tlenowa i zaczął właśnie lepiej oddychać. Mhm. Łącznie z tym, że tam po prostu wieś, tape na twarz. Nie oddychaj po prostu ustami, zacznij oddychać nosem. Na początku będzie trudniej, później będzie lepiej. Jak to w życiu? No nie? Na początku musi być trudniej, żeby później było łatwiej. No, no się okazało, okay. że bardzo mocno mu się wydolność poprawiła. I, I kilka osób właśnie wspominało mi o tym, że gdzieś tam zainteresowali się oddechem, czy to właśnie metodą butlejki, czy Wima. i naprawdę bardzo mocno im te wyniki podskoczyły. Sporty wytrzymałościowe, w ogóle pływanie. To w ogóle, no nie ma dyskusji, tak, tam po prostu prawidłowy mm -hmm. oddech to jest klucz do sukcesu tak naprawdę, lepszych efektów treningowych. I teraz tak myślę, czy jest jakaś dyscyplina, która spowodowałaby, że, że oddech jest mało istotny, nawet taki pierdowe jak nie wiem, z, z, z jazdy na rowerze, to z w ogóle, wiesz. Jakby myślę, że nawet w szachach jest W szachach powinna być <laughs> ważny oddech, więc to jest sport, bezdyskusyjnie warto by się tym zainteresować i to zakładam, że są takie osoby, które powiedzą, <laughs> śmieszne wolę ten czas wykorzystać na to, żeby zrobić dodatkowe 150 pompek albo jakieś serie, serię wiesz, treningową, a potem mhm. się okazuje, że zaczniesz oddychać i wyniki do, do góry. Znaczy, jeśli ktoś tak myśli, to szkoda y nam go. Y trochę. <gry> tak, ale też, żeby nie być gołosłownym, ja też tak myślałem przez parę lat i po prostu żałuję tego. Tak. Bo dało się ten czas lepiej wykorzystać. Zzywanie, no ale człowiek uczy na błędach, jakbyś nie popełnił tych błędów, to byś nie docenił tego treningu dochodowego więc on, no, no, to, te błędy tak. są potrzebne. Ale już idąc teraz do takich sytuacji życiowych, na przykład jak nie jesteś zawodowym sportowcem, albo nie trenujesz na jakimś poziomie, powiedzmy, albo w ogóle nie trenujesz, po prostu chodzisz sobie i tak dalej i to ci wystarcza, to jak masz kontrolę nad tym oddechem, to jeżeli jesteś osobą publiczną, występujesz publicznie albo po prostu zaczynasz występować publicznie, albo po prostu są takie sytuacje, że ten stres troszeczkę ci dojeżdża, no bo są takie sytuacje praktycznie, coś cię w pracy wyprowadzi z równowagi, masz zrobić prezentację, a nie lubisz mówić do ludzi, to cię tam wiesz, tam zcisk ci środka, no to tak kontrola oddechowa jest jakby super ważna, tak po prostu podechasz sobie, wychodzisz i plus, no nie, nie ma problemu. Co się zdenerwowało? Siadasz sobie na chwilkę, trening oddechowy, to może trwać nawet minutę. I, I już jest uspokojony. I już tego ciśnienia ci nie podniosło. A jak cię nie podniosło ciśnienia, to ci żyłka na czole nie pęknie i, i jakby można dzięki temu troszeczkę więcej lat przeżyć. Więc, więc fajnie. Jakby... I nawet coś tam firmie pewnie ugrać przez tą prezentację. Zdecydowanie, no nie? I powiesz, kurde, no to jakby to jest idealny człowiek na odpowiednim miejsce, on musi robić tę prezentację publiczną. Z on no się w ogóle, w ogóle nie stresuje. Kompletnie nie. A wy po prostu zrobiliście dobry trening oddechowy przed i po prostu wychodzicie, jak wygląda jakbyście mówili od zawsze, no nie? Wychodzicie za winkel i tracicie przytomność. Ja dopiero. zauważyłem e, nawet, że jak zrobię sobie taki trening oddechowy, mm -hmm. I, I gdzieś o tym oddechu tak w ciągu dnia myślę trochę. Bo ja po prostu mam, e, też mam taką zasadę, że mam takie e, przebłyski bycia tu i teraz, wiesz co chodzi, że robisz różne rzeczy i po prostu stwierdzasz, że jesteś tutaj, to sobie mm. siadam i oddycham, w sumie kilka oddechów, takich świadomych, no nie? że po prostu nic nie robisz, oddychasz mm -hmm. sobie świadomie i staram się każdego dnia coś tam gdzieś takiego zrobić. To się okazuje, że nawet e, troszeczkę wolniej mówię, co jest ciekawe. Mm -hmm. no. Ja to też staram się właśnie ten taki świadomy oddech wykorzystywać właśnie też w trakcie jazdy na rowerze albo biegania, bo to jest akurat też jeden i drugi. Zazwyczaj taki sport, gdzie no nie, mu nie musisz pilnować dosłownie tego, że tam wiesz, jak się na chwilę zamyślisz, to wlecisz w krzaki, nie? No. Tylko po prostu biegniesz po prostu i możesz myśleć o czymkolwiek mhm. w tym momencie sobie planować coś i, i, i biegniesz dalej, tak naprawdę możesz za 2 kilometry się ogarnąć, że przebiegłeś te dwa kilometry. Więc też staram się takie momenty wykorzystywać na to, że okej, okay, to sobie zrobię teraz w trakcie biegania też taki zupełnie świadomy oddech. Często się okazuje, że trzeba zwolnić, mhm. z mniejszym tempem biec, no ale to znowu też ma, też ma plusy, na, na rowerze to samo, czasami jadąc samochodem, Wiesz, jak mi się zdarzy, jakąś dłuższą trasę jechać za kółkiem, też, to, to, też to też jest fajne. Tak. Wimachowa warto nie robić za kółeczkiem, szczególnie na bezdechów, no bo cię może tak naprawdę w pewnym momencie odciąć troszeczkę i <noise> może być kiepsko. I tam jest takie kilka rzeczy, gdzie jest oznaczone, że nie warto. Samochód nie warto, pływanie mhm. nie warto. Aczkolwiek jakieś inne rodzaje tak. pracy oddechowej, to tak, też kilka tak, razy tak. zdarzało mi się wykorzystać, że już byłem taki dosyć zmęczony, a zostało mi jeszcze trochę kilometrów do przejechania. No więc też żeby w miarę bezpiecznie dojechać, to też musiałem sobie trochę pooddychać głębiej, żeby tam z siebie trochę jeszcze energii wykrzesać. Tak, jest kilka takich fajnych bonusów, na przykład jak um, powiedzmy, chcesz na przykład. Biegasz sobie. Mm -hmm. I ewidentnie twój układ narządu ruchu ladzi sobie lepiej niż twoje płuca, albo albo nawet jest odwrotnie. Czyli po prostu jest jakiś, wiesz, dysbalans pomiędzy tym, bo w mm -hmm. tak się zdarza, że ktoś mówi, że no bym biegł dalej, mogę oddychać, ale już nogi nie dały rady, tak? Albo że po prostu nogi by poniosły mnie, albo po prostu mój oddech, już, wiesz, tam już, już wymiękłem. To się okazuje, że oddychanie ponad normę, czy po prostu oddychasz trochę bardziej niż jakby potrzebujesz. To się okazuje, że bardzo dużo trudniej o zakwasa, a w konsekwencji o mikrourazy, i tak naprawdę, mhm. jakby możesz spokojnie wtedy przebiec kilka kilometrów więcej. Więc to jest dla mnie, ja nie jestem jakby mistrzem biegania, ale jak myślę o bieganiu, to spokojnie jestem w stanie zrobić tam ponad dyszkę bieganie, bieganie biegając. Mimo mhm. to, że nie tryumuję specjalnie tego. Więc a tak to wygląda. Z bonusów jeszcze, teraz tak pomyślałam sobie o problemach w trzewnych, bo przecież oddech prawidłowy, no to jest tam masowanko jakby całych flaczów, no tak. tak i się okazuje, że dzięki temu perystaltyka jelit, hmm. mamy lepsze ukrwienie jamy brzusznej, mamy lepszy drenaż, więc jak macie problemy typu wypróżnianie, tak? albo właśnie wręcz odwrotnie, jakieś biegunki, albo problemy z, związane z zaparciami, albo jakaś, być może nawet z gagara ale to się okazuje, że to nam może, e, może wyleczyć, albo przynajmniej zmniejszyć hmm. te problemy, więc tu jest kolejny taki bonus który, no, myślę, że zadowoliłby wiele osób, bo się okazuje, że jak te pytania, na przykład u mnie w gabinecie pada, czy pacjent ma takie problemy, to większość osób ma takie problemy, więc o to tak jest. jest prawie tak samo, jak problemy z ocykiem lędziowym, co de facto może być związane, tak, bo to może być jedną pod, podobną genezę powstawania. Mm, mhm. Albo przynajmniej jakąś taką ważną, tak. składową, która tam wbija jeszcze kilka gwoździ no. w cały ten problem, nie? Dokładnie. Więc, więc... To, jest, to jest do... Często do zrobienia. Więc jak właśnie pracuję z pacjentami, ostatnio też z większą uwagę na to zwracam, i części osób, nie, nie wszystkim, ale takim osobom, które widzę, że są tak autonomicznie, gdzieś tam trochę dojechane, a to w trakcie, kiedy też akurat sobie coś tam ja pracuję, to zadaję taką pracę, żeby też sobie teraz. Tak, praca domowa, tak naprawdę to co ty hmm. gdzieś na początku typu poprawa kontroli oddechowej i praca z brzuszną to jest rzecz, która ja najczęściej zalecam pacjentom. Czyli oni sobie najczęściej oddychają, czyli mają taki świadomy oddech, żeby troszeczkę popracować właśnie bardziej torem przeponowym. W niektórych sytuacjach, na przykład jak widzimy, że jest tam jakby duży gdzieś tam ścisk brzuszny, to torem brzusznym. I to jest fajne przygotowanie, a później gdzieś tam rękoma sobie, wiesz, tam pracują, spokojnie mhm. sobie oddychają. To jest chyba najczęstsza praca domowa, którą zadaje pacjentom do samodzielnego, utrzymywania efektów i gdzieś tam pójścia do przodu w tej naszej terapii. Mhm. Więc to jest to. I wiesz co, też jakby m, ostatnim się bardzo spodobało, jak nagrywaliśmy z Markiem Kusiem właśnie kurs online nowy. A dotyczący właśnie treningu, to te, te, potem tym, też z nim pogadałem, to się okazuje, że właśnie trenerzy bardzo mocno tracą na ten oddech i on mm -hmm. się pojawia razem z pracą nad stabilizacją. Czyli jakby nie rozdzielają tak. tego. Tak, tak, tak. to, bo to jest normalnie tak. część tak, jednostki tak, tak. treningowej. Tak, nie? bo stabilizacja, no to tak, kiedyś to było tak, że tylko Stability, no to wiadomo, tam jakieś planki, jakieś takie rzeczy wzmacniania, mm -hmm. izometry i tak dalej, a teraz się okazuje, że kontrola oddechowa już załatwia częściowo robotę prawidłowa i nauka pacjenta właśnie oddychając przy wykonywaniu innych ćwiczeń, czy na jakby górną część ciała, czy na dolną część ciała, to jest mega istotna sprawa, więc jak ten pacjent ma prawo kontrolę motoryczną, czyli pracuje tym torem um, właśnie przeponowym bardziej, no bo to on jakby jest takim stabiliz stabilizacją, bo wtedy przeponka ładnie pracuje wdechowo, brzeg ładnie pracuje wydechowo i to jest mhm. wszystko fajnie się, fajnie się spina, co okazuje się, że już jest samo w sobie dużym bonusem traputy treningowym, ale też no, dzięki temu możemy później z tym pacjentem jakby chwycić sobie, tak, za większe ciężary albo jakieś, jakieś fajnych triki do tego trochę ponauczyć, A więc to jest fajne, bo ten właśnie trend, to, 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 to też z markiem nagrywaliśmy, a, czyli wykorzystanie oddechu i takich wytrycha dla układu nerwowego i układu autonomicznego właśnie w treningu. Bardzo mi się to podoba, że, że, że to się wiesz jakby pojawia mhm. treningowo. No tak, to, to super. To sprawa. Z się też coraz więcej spotykam także. Ja, no Dobrze, fajnie, że to się rozwija w tą stronę. No i przede wszystkim, no bo się okazuje, że no, masz takie to, to, co teraz się dzieje, tak jakby troszeczkę cofnięcie się. No bo tak, no, bo wcześniej wiesz, to... jakby było więcej sprzętu niż talentu treningowo, a teraz się okazuje, tak, że jest. no co ty potrzebujesz tak naprawdę? Potrzebujesz jakby człowieka, kawałek, kawałek podłogi. Kawałek podłogi, ewentualnie matę jak coś, buty, mhm. na to mnie tam, bo to boso i lepiej wiadomo. A czego się potrzebujesz? Niczego, ewentualnie taśmy, może jakiegoś jednego ciężarka, tak? Teraz po prostu masz ketle, w ogóle dwa jakby mini bandy. Dziękuję, I do widzenia. Masz nie? I zrobione. masz wszystko zrobione. Nie możesz zrobić po prostu taki trening na. Nawet jak masz dwa ketle, no to już po prostu po Nie <noise> <noise> Nieważne, czy ktoś się śpieszy, jakby dźwiga ciężary z trójboistą, czy po prostu przeszła pani e, bar, pani i chce poćwiczyć. Wszystko zrobisz praktycznie tym. Ewentualnie, jak chcesz większy rozrzut, no to masz te ketle. Ósemki, dwunastki, osiemnastki, trzystki, dwójki. Dzień Możesz progresować. Zmiany. Możesz progresować, nic więcej nie potrzebujesz. Więc to jest mega fajne. To jest jakby z jednej strony, jakby ktoś tak popatrzył na to, to jest jakby cofnięcie się mhm. bardzo mocno wstecz, a z drugiej strony ewolucyjnie myślę, że kilka kroków do przodu. Bo się okazuje, że no masz, zyskujesz na no pełną kontrolę nad swoim ciałem. Mhm. Nie potrzebujesz do tego niczego. Więc e, to jest właśnie obserwacja tego trendu, tak? Jak na przykład widzimy po ciuszkach treningowych, po butach treningowych, no to to jest to A tak, coraz mniej, to, to no, ten, nie? Ten, I mniej, ten, ten tym lepiej. Też się właśnie tak, taki minimalistyczny się Minimalistyczny to robi, trening nie? się robi, no? Bardzo. I teraz jak myśle, tak gadam sobie, czy, czy z markiem Kusiem, czy mm -hmm. z, z Piotrkiem Czajkowskim, no nie, mm -hmm. też terenik, teren motoryczny, no to oni wchodzą do pomieszczenia, mówią, o fajne pomieszczenie, 20 metrów, czterech trenerów by tu weszło, no nie? I jednocześnie, jakby był drążek, byłby super, no nie? I tam kettle jakieś, i koniec, I może wszystko w temacie, i wszystko nie? w temacie zaatwione, więc no no, minimalizm, no nie? I tyle lat temu wchodzisz na, na siłownię 2000 metrów kwadratowych. Tak. Jest co? 34 bieżnie tylko? Tylko katastrofa. Jakiego <laughs> <Nie śmiech> tyle mam Co ty <laughs> robisz? <tylko> 10 wioślarzy. <laughs> Bieda na maksał. Nie? nie ma jeszcze, wiesz, jakby widoku na całe miasto. To jest po prostu jakby dla plepsu taka siłownia, nie? W ogóle dla niczego. A teraz jest wiesz, jakby kettle twój trener i jesteście po prostu na polu mokotowskim. I po prostu mówisz, kurde, nic mi więcej nie trzeba. Nie? <laughs> Jakaś gałąź jeszcze. <laughs> gamość, też w ogóle też w ogóle czat, Więc to jest super z tym treningiem oddechowym. I wiesz co, myślę, że fajnie byłoby jakby troszeczkę mm, tutaj naszym słuchaczom, bo część osób stwierdzi fajnie, strasznie dużo plusów taki trening ma, pewnie bym chciał zacząć. I jak to zrobić? A gdzie to wyczytać? No to my już Wam podrzuciliśmy jakby opcję typu pośledzenia WIMA. To jest fajne. Mhm. A on tu jest trochę książeczek, jest trochę metod, jest w ogóle aplikacja, którą można wykorzystać i można się zacząć bawić i zobaczyć, tak, czy wam pasuje, czy nie pasuje. Jest to fajne. Dla osób, które lubią wychodzić z strefy komfortu, jest to super. A dla osób, które gdzieś tam chciałby troszeczkę jakby. Myślę, że to jest tak bardziej dla osób, które chciałyby więcej. Wiesz, sobie tak zauważyłem, jak czytam sobie właśnie o, o metodzie Viva i o metodzie butleki, to mhm. wiem jest tak, że więcej. Zyskaj kontrolę nad ciałem. Wejdź na Kilimanjaro w ogóle nago, no nie? Tam jest niemal żyło roztupione. Tak, się, się z nic Pozbądź się swoich chorób, tak? I tak Aha. dalej. Ja będę w ogóle tak książkiem się dość podoba, to jest, taka, to jest taka książka, co cię nie zabije. Mhm. A, I jakby nie ma, Chyba nie ma, co cię, to cię wzmocni, tylko co cię nie zabije. Po prostu. Co cię zabije, dokładnie. I tam jest jakby. Tutaj jest, jest dość fajna pozycja a, dotycząca tego, że jakby można dużo. I w, w aktualnym świecie jest tak, że y, możesz wszystko, nie robisz nic, twoje ciało chce więcej, i może bierze cię niszczyć środka za kary, no nie? To, to trochę tak początku tak mi wygląda. No i fajnie było dać troszeczkę wyzwanie. No i ten, ten, ten kodek jest takim wyzwaniem, i on jest taki, wręcz oni dochodzą do takich rzeczy no, absurdalnych, tak? Typu jadę sobie na podsumowanie tego, całego to jest. Y Jedziesz, jadę, pojechali sobie do, do Afryki, weź się na Kilimandżaro. Wim jest tego znany, że tam bierze grupę 20 osób i wchodzą sobie na Kilimanjaro. Najczęściej w spodenkach tylko, ale mm. w takim sezonie mm. troszeczkę jakby i chud, w Nie <laughs> I chyba buty mają dobre. Więc tam nic nie było o butach. O właśnie tam nic nie było buta. Więc zakładam, okay. że jakieś tam buty mają i jednocześnie, wiesz, jakby pytał przewodnika, czy by ktoś z nimi poszedł, i mówił, że które będą szli, a mówił, że tędy. A on mówił, że fajnie, no to on mówi, że no 5 dni mówi, nie. jutro to mam być, no nie. tam da sobie w 40, ileś godzin, a wchodzę w 30, no nie. A z takim szybkim spankiem jednym, no nie, jakim siedzonkiem i go, no nie. I Aha. grupa wchodzi wszystkich, no nie. I tam po prostu kobiety, mężczyźni, lekarz, pielęgniarka. Pani grażyna, krawcowa, po prostu wiesz, no nie. Lecą Tak, tak. Okay. Z rządem sił specjalnych. Nie ma problemu, więc potem się okazuje, że mówię, kurde, fajnie, no nie? jakby, Czyli po prostu praktycznie każdy mógłby tego dokonać, jakby miał w miarę dobrego przewodnika. Więc to jest bardziej dla osób, które chciałby więcej. A właśnie ta metoda Budlejk jest taka, że tak, normalnie. Tak, tak, tam jest normalnie, z badaniami naukowymi, tak dla wszystkich. powoli, dla wszystkich, tak? Czyli po prostu zacznij oddychać, bo to jest ważne. W ten sposób, no nie? A hmm. nie, no zacznij oddychać i bądź na człowiekiem w ten sposób, więc to każdy może wybrać się dla siebie. Oczywiście ja zainteresowałem się Wimem, wiadomo. Mi na razie wystarczy być człowiekiem. więc oddycham sobie, tak. No więc jest Easy. fajnie, ale jest też nad naszym rodzimym. Ostatnio fajna książeczka wyszła tak. i tutaj możemy pozdrowić. Nie znamy się osobiście. Zna się z mm, Sandrą? Nie. Więc możemy pozdrowić o Osipiuk i może byśmy kiedyś sobie z nią tu pogadali. Teraz już to powiedzieliśmy publicznie, wszyscy będą słyszeli, to teraz będą czekali. Tak, ona by się zgodziła. Ja widzę po eposach, że to jest Myślę, fajna tak. dziewczyna. Tak, na pewno by tutaj chętnie nami pogadała. Wrażenie, więc na pewno. Więc i, I to jest ciekawe, bo mi się podoba to, że Sandra sobie jakby wymyśliła specjalizację. Mm -hmm. I ona się nazywa trenerką, jest w ogóle terapeutką, i wymyśliła, że będzie. trenerem oddechu. Tak, będę uczała ludzi oddychać, jestem trenerką oddechu. I fajnie, bo też jak sobie właśnie pośledzicie Sandrę, no to ona wypuściła ostatnio e-booka. Mm -hmm. Pod kątem właśnie oddechu i radzenia sobie ze stresem. my go tutaj mamy w firmie przekartkowałam sobie go trochę. Mhm. Przyznam się jeszcze do, do świeża sprawa, więc go nie przeczytałem. A, a to już tą ty... część. Przeczytałeś też część? Nie, ja jak zwykle czytam wiesz, 10 książek naraz, więc to jeszcze okay, trochę, okay. trochę zejdzie zanim, zanim skończę, ale y, tam jest bardzo dużo ćwiczeń. Tak, jest tak, też tak, tak, raczej tak. to nie jest książka, którą tak można sobie od deski do deski trzeba przeczytać, to, zamknąć i na razie. Tylko przede wszystkim to, co tam jest, to trzeba to robić. Tak. <laughs> więc też robię. Robię i jest, jest spoko. Tak. Sandra pewnie będzie tutaj fajnie, bo jakby myślę, że jak kogoś pozdrawiamy, no to jest jakby miłe, natomiast podejrzewam, że z racji tego, że ona. Właśnie mnie ciekawi, jej podejście do Wima. Do to było ciekawe. Dość. Nawet też nie pytałem, też mnie to ciekawiło, ale tam sprawdzałem, czy coś na ten temat pisała. I, i nic, nie znalazłem nic. No właśnie wydaje mi się, że może być to. Bo tam właśnie ona też jest przeciwniczką jakby takich, wiesz, dość. Dużych mhm. zniesień oddechowych pod kątem hiperwentelarzy, to jest złe, więc zastanawiam się, jak to, jak to, jak to będzie właśnie u niej. Będziemy mogli się coś Tak jak konfrontacja byłaby fajna. Byłoby spokojnie. Więc wydaje się, że ja bym się a, tak, po to prostu jest... chętnie dowiedział, jak, jak ktoś ma tak. in, inne podejście. Dokładnie. Ja, ja to podejście. zawsze ja to jestem jakby na maks otwarty, chętnie mi się jakby dowiedział wielu rzeczy, zaczął porwać na sobie mhm. i bym sobie zobaczył, czy to jest dla mnie fajne, czy to jest dla mnie niefajne. Dokładnie. Natomiast to jest dobre, żeby w ogóle zacząć sobie przygodę z oddychaniem bo rzeczywiście to ma tak duży wpływ i jak ja na przykład daję pacjentom ćwiczenia dechowe, co jest ciekawe, to moi pacjenci mówią, aha, czy ja na to oddychać nie potrafię? Więc no jakby potrafi Pani, ale to jakby można lepiej. można lepiej, tak? Można więcej i można wykorzystać to jakby w sposób kierunkowy, żeby poprawić coś. Tak, by chcemy mm -hmm. poprawić coś. Chcemy rozruszać klatkę, chcemy poprawić jakby pracę trzewi, chcemy troszeczkę uspokoić się. No, jakby nie oszukujmy się dużo osób, które przychodzi, no ma problem z tym oddychaniem, bo pacjenci oddychają na przykład ustami z jakiegoś powodu na przykład nie chcą drażnić nosa, bo na przykład mieli jakiś wypadek w obrębie nosa i się okazuje, że mechaniczne drażnienie przez powietrze nosa jest dla nich niekomfortowe i oni po prostu unikają tego, jednocześnie nie wiedzą dlaczego. Mm -hmm. I na przykład mówi, mówię pacjentom, że może byśmy poddychali nosem? Nie lubię, jakby nie wiem. Jakby, a co, oddycham w ogóle ustami? Tak. I potem pacjent mi mówi, aha, więc jak oddycham nosem, to jak, jak dziwnie mi jest, tak? Ja po prostu tak, no nieświadomie od razu mm -hmm. zaczynają oddychać, zaczynają oddychać ustami, więc e, fajnie byłoby jakoś to wykorzystać e, kierunkowo, żeby coś fajnego osiągnąć. Więc Sandra może być, bo ona prowadzi też Instagrama i Facebooka, gdzie można już dużo ciekawych rzeczy wyciągnąć i sobie zacząć praktykować. No bo to jest trening, nie mi się. Trzeba go robić, żeby dopiero jakieś bonusy i profity, profity no tak. przyszły z tego. Bo same informacje bez zrobienia tego się do niczego nie przydają. Tak, dużo duży osób też jakby dużo, to jest właśnie ciekawe, no nie? Jakby, bo powiedzmy, że my różnych rzeczy tam powiedzmy jakby uczymy i tak dalej, przekazujemy tę wiedzę i ktoś mówi, a, ale już ja, ja to wiem. Fajnie, no, fajnie, robisz, fajnie, robisz, tak? Tak, robisz to? <laughs> to, no, W ogóle wiedzenie to jedna, potem wykorzystanie tego w praktyce to kompletnie, kompletnie inna rzecz. Mi się w ogóle tak swego taty bardzo podobał. <laughs> Co wielokrotnie powtarzasz. Mm -hmm. Będę mówiłeś w kontekście sprzątania. Tak, tak. Nie, nie że... o to chodzi, żeby sprzątać tego, żeby było posprzątane. Tak, tak. Maciek zawsze mówi, no nie, że, że tak. Jak, to już się, się wyobrażam młodego Maćka, o, który bo... mówi do tate, tata, się pyta, e, jak tam pokój? A, Sprzątałem. Oś, Sprzątałem. Ojciec wchodzi do pokoju i mówi, masz nie sprzątem być posprzątane, tak? tak. Nie na tak, tak. to jest nie tak, że po prostu. A, to ma być pooddychane po prostu po tym odcinku, no nie, więc to by było fajne. A, I ja myślę, że nawet jakby wiesz co, to co mówiłem wcześniej, że ta, staram się tak robić i jest taka w ogóle fajna książeczka, już nie pamiętam, to chyba jakby, chyba się nazywa Oddech, jak już pamiętam, jest po taką jakby, mhm. tam jest jakiś cytat albo kilka zdań na jednej stronie, więc czytasz ją, kiedy się wziąłem do pociągu i po prostu wiesz, wyjecham z Warszawy kawałek, żeby przeczytać. <laughs> <ścoughs> jest super krótka. Ja chętnie zobaczę. Ma 80 stron, e, coś takiego, i po prostu wiesz, jakby tu obrazek, tu coś tam, jednocześnie sobie czytasz, się trochę oddychasz i jest taka fajna. I, i ja myślę, że dla wielu osób e, byłoby dobre to, jakby oni po prostu wykorzystali, nie wiem, od minuty do trzech minut świadomego dychania, typu, robisz, stoisz w kolejce, przypomina ci się i oddychasz, no nie? Siadam Strugasz marchewkę. Tak. I to z tym oddychaniem, samo. wiesz co, to też jest taka, taka ciekawa sprawa, bo tam jest takich dużo nieporozumień. Albo niektórzy mówią, oddychaj tylko klatką piersiową, oddychaj tylko brzuchem, oddychaj tylko terenem przeponowym, nie, aktywuj się na nic przy oddychaniu, nie aktywuj mi się na nic." I to wiesz jakby... Wciągaj pępek. To jest troszeczkę niektórzy jakby... A, moim zdaniem za dużo. Jakby, akurat nie do końca się zgadzam z Wiem, ale jakby już Czasami lepszej w tym kierunku, bo dla ludzi jest ich informacji za dużo, tak? I mm. tekst typu. Jak coś jest zbyt skomplikowane, tak, to, nie to zrobisz robią, tak? A. Czyli po prostu oddychać, mm. no nie? Czyli po prostu usiądź i nawet jakby ktoś zaczął tak, to byłoby super, tak? Czy po prostu by bym tak usiadł na tyłku, wstałby rano, przetarłby sobie oczka? to yy, jest chociażby e, poobserwowanie swojego oddechu. To, co było wczesne, ostatnie. Bo jak nie? go tylko poobserwujesz, ton to i. Tak się zacznie w jakiś sposób naprawiać. Tak. Może nie będzie idealny, ale on już się zmieni w trakcie tej obserwacji. Zakładam, że mogą być takie osoby, które. Dla których to będzie zacz... za mało. Nie wiesz co? Czy czy znaczy, po pierwsze, tak, będą osoby, dla których jakby mm -hmm. zaczął obserwować, to sobie stwierdziły, że to jest za mało chcą więcej. i więcej. I to jest super. Ok. Więc więc ok. I to wtedy wiesz, jakby można mm -hmm. z tym treningiem wychować tak, tak że można to, Ale to może wyrzucać. być pierwsze podejście. Tak, bo warto być... znowu mieć yy, świadomość tego, gdzie jesteśmy. W tak. tym momencie. No. Czy nasz oddech jest taki czy inny? No. Jeśli chcemy, żeby on był inny, bo może w ogóle tego nie chcemy. Tak. <grym> może jest. <grym> Ale <niezły. grym> będą też osoby, które na przykład zaczną to robić i to będzie niekomfortowe. I zakładam, że bo wiesz, na przykład e, ktoś ma super dużą napięć w piersiowej, że oddech powoduje dla niego jakiś dyskomfort i on po prostu unika tego oddychania i oddycha super płytko, przez co ten oddech jest płytki, nieregularny. Nieświadomie się przewentyluje, prze hiperwentyluje. Prze no, hiperwentyluje mm -hmm jak ma jakieś odcinki, spadki energii w ciągu dnia i tak dalej, jednocześnie nie aktywuje prawidłowo po prostu większości mięśni, przez co znowu ma jakby problem z jakby aktywacją drenażu limfatycznego z tych ważnych obszarów tułowia i krwi żylnej i tak dalej, i tak dalej. I Więc jak na przykład jesteście takimi osobami, że wejdziecie sobie w trening oddechowy i to wam w ogóle nie będzie sprawiało jakiś jakieś frajdy, nie zobaczycie w nim żadnych bonusów, to myślę, że to może być fajny wyznacznik tego, żeby sobie pójść do fizjoterapeuty. I, I troszeczkę choć jakiejś pracy, wiesz, miesiąc powięziowej na tułowiu zrobiłaby roboty. Ja pamiętam, nie miałam takich, takich pacjentów i takie sytuacje, że e, mi właśnie trening oddechowy, gdzieś tam po pierwszej wizycie. Mhm. I oni na przykład wrócili do mnie po tygodniu i mówią, że no fajnie, ale jakoś tak dziwne, że skupiliśmy się na. Pracy, właśnie, manualnie w obszarze tułowia, klatki piersiowej, uwolnieniu żeber, poprawy ruchomości i poprosili dalej, żeby oddychali. Kurde, panie Patryk. Teraz to idzie. Teraz to, to, to jest fajne, tak? Teraz to rozumiem, że to jest, to jest dobre, że to przynosi korzyści, ale po prostu czuję, czuję moc po tym treningu. Prawdopodobnie można byłoby to zrobić, wiesz, oddechem, no nie? Tylko weź po prostu, porozluźnij sobie żebra i klatkę piersiową, masz to jest taki ścisk. Na maksa no poprzez tak. oddech. No to dałoby się zrobić, tylko że to by trwało często tak długo, że ktoś już by się zniechęcił tym treningiem oddechowym, i wtedy bierzesz go na stół, rozpracowujesz sobie manualnie, i on dalej sobie utrzymuje to ruchomość klatki piersiowej i tę prawdziwą pracę tułowia. No to poprzez oddech. też stworzy sobie jakieś lepsze warunki do tego, żeby tam w ogóle mogła, mogło dojść do tej adaptacji? Nie? Dokładnie. No. A więc myślę, że to było fajne, bo jakby troszeczkę tworzyliśmy jakby taką puszkę. Co ten oddech daje, dlaczego to jest ważne? Jak mm -hmm. my trenujemy sobie ten oddech, a co można zyskać dzięki temu treningu oddechowemu i teoretycznie, jak nawet zacząć, tak? bo jeżeli tych informacjach zacząć było za mało, to właśnie pośledźcie sobie a, właśnie czy to Wima, czy metodę butlejki, czy właśnie kupcie sobie przewagę tonową, czy poobserwujcie sobie Sandrę a, i będą a, z tego naprawdę fajne, fajne profity. Zobaczycie, dajcie nam znać, bo fajnie byłoby jakbyś przyszedł w komentarzu, a, na przykład na YouTubie, bo to myślę, że najłatwiej będzie skomentować to mhm. na YouTubie, ewentualnie gdzieś wiadomości do nas na gmail.com Albo projektmasaż, małpa, projektmasaż.pl. Jak wolicie, macie dwa maile, one wpadły w tej samej skrzynki. Właśnie napisać do nas, czy wy oddychacie? Jak oddychacie? Co wam to dało? My możemy potem to wrzucić sobie na social media, żeby ludzi zainteresować, że o, to takie profity ma, że ludzie ćwiczą, bo może dla niektórych nasze zdanie to będzie za mało. Może oni potrzebują więcej bodźców. I wtedy na przykład taki nasz wicek napisze, ktoś powie: o! Patryk i Macie, wiadomo, niej tam pierdzielą głupoty, ale tu napisał Zbigniew. Zbigniew oddycha. Zbigniew wygląda na kogoś, kto się zna. Tak, fajne rzeczy podał. Ja mam ten sam problem co Zbigniew, więc zacznę oddychać jak Zbigniew. No. A, więc to było, to było niezłe. A, I ewentualnie może tak się zdarzy, że poddychacie sobie. Jeśli okaże, że to dało wam jakiś super profit, że zmieniło się coś, o czym mówiliśmy, albo coś jeszcze innego. I to było niezbędne, wtedy napiszecie, że. Z, zacząłem robić trening oddechowy, byłem w miejscu takim i się o to, to i to. I my znowu to na social media. I wtedy po prostu Big oddech oddechu się nakręci. Dokładnie. <laughs> I teraz po prostu niechcący staniemy się trenerami oddechu. To było no nie? na nieświadomce. Są dalekosiężne plany. Tak bardzo. Tak, że na znaczy razie... w ogóle nie mamy takich planów specjalnych. Nie, nie. mam wrażenie, że teraz je Ale to było niezłe, do... nie? Że przychodzi ktoś do, do Ciebie na terapię no. i mówi a, wie Pan co, jakby polecił mi a mój a, lekarz a, pulmonolog, bo słyszę, że jest Pan trenerem oddechu, a Ty wiesz, ale wie Pan co, jakby no nie jestem, ale oddycham na co dzień, więc jakby mogę Panu przekazać mam coś, coś słyszę. na ten temat. Okay. Dobra. Słuchajcie, w ogóle Piotr na grupie z Neuroclubu. Na poście napisał, że Neurofliki to coś, to coś, o co nikt nie prosił, a każdy potrzebował. O, Neurofliki to coś, o co nikt nie prosił, a każdy potrzebował. Podoba mi się to. Czy Wiele. to się nagrywa teraz? Tak, pozdrawiam Piotra. Pozdrawiam, Piotra. Piotra. Bardzo fajnie. Podoba mi się to. Więc jeżeli Wy macie podobne zdanie o Neuroflikach, to my chcielibyśmy to przeczytać. Na Apple Podcast. Ale nam się tak ciepło. Ale było teraz serdecznie. A się skocieram, tak. mm. wiesz? Po prostu no. było takie. A, ten dzień podskoczyło. Fajne. Mój łucznik się aktywował, ale zaraz ciebie aktywujesz, bo przyszedł i wtedy będę tak uczuł błogość. No. Do końca to dnia jak. zapisz to gdzieś. Dziękujemy, dziękujemy Piotrowi i słuchajcie, mega miło było tutaj z Wami spędzić ten czas. Do zobaczenia w następną środę i pamiętajcie, oddychajcie, nie bądźcie z banami. Taki przekaz. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej.